Ogromny sukces odniósł zespół Dance Academy z Suwalskiego Ośrodka Kultury, działający pod kierunkiem Michaiła Nikolowa podczas Island of Talent w Chorwacji. W kategorii 14-16 lat suwalscy tancerze zespołowo zdobyli złoty medal. Najwyższą nagrodę dla solistów w tej kategorii wiekowej przyznano również Monice Bogdanowicz, również podopiecznej Michaiła Nikolowa. Ze srebrem powrócili również starsi tancerze formacji, startujący w kategorii 17-25 lat. Podczas gdy dzieci i młodzież odsypiały trudy podróży, Michaił Nikolow, choć bardzo zmęczony, nie odmówił nam dzisiaj spotkania. To jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki Tanca dla dzieci i dla młodzieży w Trugierze, gdzie biorę udział bardzo dużo zespołów z całej Europy, jeden z najlepszych zespołów. Było tam ponad 40 zespołów na bardzo wysokim poziomie i konkurencja naprawdę była bardzo ciężka. Choreografia, z której zjęliśmy pierwszy mecz, była zrobiona przez półtora miesiąca. Dance Academy działa w SOK od 5 lat. Wywodzący się z Bułgarii Michaił Nikolow ma pod opieką kilka grup tancerzy. Najmłodszą stanowią dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Kolejną 9-11-latkowie i ostatnia skupiająca 12-19-latków. Choreograf, baletmistrz, który studiował w Moskwie w szkole baletowej, ale również w Niemczech. Kontynuował i szkolił się na dwóch kontynentach innych, Afryka i Azja. Przybył do nas z Bułgarii. Bardzo się cieszymy, bo się okazało, że tak. Ma talent, niezwykły talent, talent oczywiście warsztatowy, taneczny, jako baletmistrz, ale też talent pedagogiczny. Jury chorwackiego festiwalu doceniło również jego dorobek, przyznając mu specjalną nagrodę za najlepszą choreografię inscenizacji i charakteryzację taneczną. Dla mnie taniec najpierw jest pasja. A to, co ja próbuję nauczyć dzieci, oczywiście najważniejsze jest technika taneczna, żeby się prezentowali dobrze na scenę. Druga rzecz jest, żebym nauczył dzieci, żeby pracowali w zespole. Odpowiedzialność, bo wszyscy są w zespole i każdy odpowiada dla wszystkich. I żeby spędzali tu jedne z najszczęśliwych chwil swojego życia. W moim życiu się wziął taniec jeszcze jak byłem 6-letni. Zacząłem, powiem, że przypadkowo się znalazłem w taki zespół bułgarski. Później się zdarzyło tak, że zacząłem się uczyć w szkole rosyjskiej przez 8 lat. I później już ukończyłem swoje wykształcenie w Bułgarii z pedagogiką baletową. Michaił swoją pasję przekuł w zawód. Doprawił go zacięciem pedagogicznym i skutecznie zaraża młodych ludzi miłością do tańca. To jest pot, to jest taniec, to są czasami łzy, ale jak widać, warto było. Nikolow wręcz drobiazgowo dba o rozwój swych podopiecznych. Chwali ich na każdym kroku. Chcę powiedzieć, że dzieci pracowali bardzo ciężko. Tu w sali, gdzie teraz się znajdujemy oczywiście, tu w sali prawie codziennie po 3 godziny dzieci trenowali. Byli bardzo zorganizowani. Jednak to było wyzwanie dla nich, żeby zrealizować z te wszystkie zespoły, które byli tam na festiwalu w Trugierze. Efektem tej ciężkiej pracy jest pasmo sukcesów na przeglądach, konkursach i festiwalach tanecznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. 2016 rok też zdobyli 2 razy Grand Prix, jedna na Musiołki Wigier, druga na Międzynarodowy Festiwal Bułgarii Morning Star. Wyjazd 36-osobowego zespołu do Chorwacji stał pod wielkim znakiem zapytania, ale dzięki połączeniu sił wielu osób i instytucji doszedł do skutku. Chciałem podziękować dla swoich dzieci, dla bardzo ciężka praca, niesamowita dyscyplina podczas festiwalu. Oczywiście było tam plaże i to wszystko, ale główne było tak, że nie zapominaliśmy, że pojechaliśmy na festiwalu. Chciałem podziękować też dla pani Alicji Andrulewicz, dyrekcja Suwalskiego Ośrodka Kultury, dla wsparcia finansowe, też dla pana prezydenta miasta Suwałk, dla wsparcia finansowe dla wyjazdu. Chciałem podziękować też dla wszystkich obywateli Suwałk, dla wsparcia, które nie dali podczas maratonu Zumba. A chciałem jeszcze szczególnie podziękować dla rodziców, którzy pojechali za mną, dla odpowiedzialności, dla bardzo duże zorganizowanie. Tak wszystko było wspaniale, że ja nie poczułem żadne obciążenie, że ja mam tyle dzieci w zespole. Każdy się
zajmował, stawaliśmy rano. Wszystko było już zorganizowane, każdy brał swoją grupę i po prostu wszystko było wspaniale. Jeszcze raz im dziękuję bardzo dla wszystkich rodziców. Byliście wspaniali. Gratulujemy sukcesu całej Roztańczonej Akademii i jej instruktorowi. Oby tak dalej.